O, jest jakiś autosave w tej gierce. Interesting. No dobra, no to bierzemy tego save'ika, którego zrobiłem ja. I nasz aktualny cel to jest zebrać Rose, czyli naszą córkę. Zebraliśmy na razie 1 na 4, czyli tylko jej głowę, z tego co pamiętam, w słoiku. Więc no, lecimy dalej. Jesteśmy aktualnie w domu Beneviento. I cały mój ekwipunek został zabrany, z tego co pamiętam. Dokładnie tak. Wszystko co było w moim eku zostało mi zajebane. I jesteśmy sobie tutaj. Okej, chyba tutaj mamy jakąś łamigłówkę już z tego co widzę przed nami, ale to zaraz, rozejrzyjmy się jeszcze po tym pomieszczeniu. Tu jest jakiś... Tutaj będzie jakiś kodzik, żeby wyjść. To będzie potrzebny klucz. Because it's locked. Okej. Dlaczego straciłem EQ? No ponieważ jest taki moment fabularny po prostu, wiecie? Dla osób, które nie widziały wczoraj czy coś. Wyszliśmy do tego pomieszczenia. Zgasło światło. I nagle Ethan mówi, że cały mój ekwipunek został skradziony. I no. Nie mamy ekwipunku. Okej. Chyba mniej więcej rozumiem, tak mi się wydaje, że podpowiedzią będzie ta lalka tutaj. Tak mi się wydaje, że ta lalka tutaj będzie... Okej. Mamy część klucza. Teraz co? Ręka? To jest obrączka chyba, da? Dawaj, kurwa, ale ciężko schodzi. Dawaj, kurwa, schodzi. Dobra, mamy ją. Pewnie wydaje mi się, że będzie trzeba połączyć wszystko... Ha, to jest pierścionek pokryty we krwi. Są... Tutaj potrzebujemy coś, żeby je przeciąć. Czym można przeciąć bandaż? Nożyczkami O kurwa. Wiecie kto to jest? To jest nasza żonka, kurwa, Mia. Która... Została, że tak powiem, roz... Mia? Czyli to jest mój pierścionek, ten zaręczynowy, czy obrączka, jak to się mówi? Ocie chuj. To ciekawa sytuacja. No dobra. Sprawdzamy dalej. Podoba mi się, że to jest taki... motyw. Mamy kluczyk, silver key... Jest za mały ten kluczyk. Wszedł? To jest Mia. To jest głos Mii. O kurwa. Danger peligro. Co to znaczy peligro? To jest pewnie... Co? Niebezpieczeństwo w jakimś innym języku, co nie? Tak mi się wydaje. Nie wiem, nie znam się. It's locked from the other's side. Ale coś tam jeszcze jest, ponieważ tą lokację, tak jak widzimy na niebiesku, już jest cała zlutowana, także trzeba iść po hiszpańsku? Okej. Dobrze wiedzieć. No to co, sprawdzamy dalej. Co można sprawdzić? Tutaj, to jest przedramię, ta? A w nim... znajduje się... Trójka oczu. To czekajcie, musimy zapamiętać, tak. Trójka oczu.
Tutaj jest oko z krukiem, z tego co pamiętam, tak? Tak. Okej, podbiegnijmy sobie tutaj. Czyli czekajcie. Trójka oczu, oko z krukiem. O, to nawet tak mam ułożone. Przypadkiem ułożyłem. A coś jeszcze tutaj muszę włożyć. Tylko co? Coś, co by tutaj pasowało. No to jest taka kula śmieszna. Chyba jeszcze coś muszę zbadać tutaj w tym ciele jej. W sensie w tej lalce. Tylko co? Coś chyba jeszcze musi być. Zamknięte oczy muszą być? A to tamte, one były zamknięte? A, ja tylko zapamiętałem, że była trójka oczu po prostu. No dobra, sprawdzamy, może coś się zmieni, macie rację. Już. A, to jeszcze musimy wiedzieć, jaki to jest kruk. Jeszcze musimy wiedzieć, jaki to jest kruk. A nasz kruk to jest... chyba ze skrzydłami w lewą stronę, z tego co widzę. Tak? On ma skrzydła... Tak. Dziób ma w prawą i skrzydła w lewą stronę. Dobra, sprawdzamy. Siema, ciemna materia. Dobry. Nie to. To. Ej, to tak jest! To co my jeszcze potrzebujemy w takim razie? Tutaj wszystko zlutowałem, na pewno? Tak. Tamto pomieszczenie jest na niebiesko, czyli też jest całe zlutowane. A nic tutaj na przykład dookoła nie leży? Czy coś? Nie. Bandaż? Ale ja mam czym rozciąć ten bandaż? Mam ten klucz. No właśnie, tego nie rozetnę tym kluczem. W sensie, no... Niby bym mógł, ale... No to czym innym niby? To też nie pasuje. Czym możemy rozciąć, kurwa... Ten. Nóż przy pianinie wbity? To jest pianino? Gdzie ty tu masz, kurwa, nóż? The fuck? Jakie pianino? Jakie pianino? A można nagrać, zagrać na nim przynajmniej? Chuja, też nie można. No ale rozejrzyjmy się jeszcze. Tu jest, kurwa, szczotka, jakaś głowa lalki. Tu jest to radyjko śmieszne. Nie no, coś musi być z samą lalką chyba związane, no bo kurwa mać. Tutaj wyżej nic... No nie ma, no nie ma. Nie ma i chuj. Tu jest tylko ta ręka. Stópki. Kurwa! Ty, nie wiem, jestem zdezorientowany. Jest mija zalana krwią. I chuj. Czegoś nie zrobiłem, tylko czego? Coś pominąłem? Coś tu jest pominięte przeze mnie? No to wygląda. Pytanie brzmi, co? Co mogłem pominąć, kurwa mać? Co mogłem pominąć, mamy? Monkos. Coś wydaje jakieś dźwięki popierdolone. Ty, no nie wiem, kurwa. Wszystkie części ciała? Ty, no... Chyba tak. Tutaj możemy tylko to rozciąć. Tutaj sprawdziłem, że było to oczy... Ten. Czy tutaj to było? Dostałem kluczyk i dostałem... Może coś muszę połączyć? A nie, to są key items. To nie są normalne items. Kurwa, nie wiem. Może jak tak stanę, coś się stanie? Też nic. No bo coś jest ewidentnie z nią. Pytanie, kurwa, brzmi co? Pytanie brzmi co? Ona nie patrzy na nic, kurwa, nic na suficie nie ma. Nic, nul. Tutaj może coś jest? Nie. Kurwa, ty, nie wiem, jestem zdezorientowany. Mój pierścionek, kurwa, gdyby się tak dało. Ty, da się. O kurwa.
No to go myjemy, dawaj. Ciach. Jednego chcę... O. Ło kurwa. Ej, no to dlaczego w ogóle jest oznaczona ta lokacja na niebiesko? The fuck? No i tu jest jakiś diamond. No dobra, i co mi to dało, kurwa? Dało mi to cokolwiek, że ja to umyłem? Chyba, że ja muszę się jakoś odnieść do tego zdjęcia, kurwa. No tu jest Mia. I tam coś leży w tle. No, no to kurwa. Mogę założyć ten pierścionek ponownie? Tu jest ta trójka tych oczu. Aha, i nic więcej nie mogę sprawdzić. No właśnie, chciałem jej założyć pierścionek, ale teraz nie mogę. Bo my go podnieśliśmy z której? Z tej ręki chyba? No tutaj to mogę rozciąć. Obejrzyj go? A tego nie obejrzałem w sumie, no to prawda jest. No co mi da ten pierścionek? Nic mi chyba nie da. Daj mi jego. To, no i co z nim? O ja pierdolę, lesy wymyślili. 8, 5, 2, 9, 11. Ja pierdolę. Ja pierdolę. I co tam było? 8, 5? Jako 5 głowa, bez kitu. No w sumie tak, jestem kurwa głupi. Umyłem go, a nie zastanowiłem się, na chuja go umyłem. Ja tak po prostu go umyłem i tak mówię, dobra chuj. Tak po prostu go umyłem. I mówię, no dobra, umyty, umyty. Oj, teraz mi się klikło. Już. Tak? 8, 5, 2, 9, 11. 8, 5, 2, 9, 11. Ta? A 0,5. 0,5. Nic, kurwa, w drugą. O, no. Koks. I wróciliśmy... Stąd kąd przyszliśmy. Coś na mnie wyskoczy, kurwa. Tutaj? Tutaj coś na mnie wyskoczy? A chcę sprawdzić, co tam jeszcze jest. No tu jest chyba wszystko zlutowane, tak? O, jednak nie. Upewniam się, czy wszystko zlutowałem, czy wszystkie ściany wylizałem do końca, you know? No ale chyba ta. To idziemy tutaj, no. Ciekawi mnie, czy coś na mnie wyskoczy tutaj. Sprawdzam oczywiście każdą pojedynczą... wszystko. Siema. Pusto. Jakieś szafki. Why is this here? Co mam zrobić? A. Something's not right. Dobra, ale na co ja mam spojrzeć, żeby to było right? Chyba na te rysy, wiecie? Tak mi się wydaje. No to... Ta rysa idzie tutaj. Ta rysa idzie tutaj. A mogę je obracać też, czy nie? Nie mogę. Nie pierdź. To idzie... Oj. Moment. Nie, dalej coś się haczy. Ty, teraz chyba jest git. Chyba wszystko się zgadza. Teraz. Powinno przynajmniej. Bo chyba ten... Jeszcze coś? Ej, no co jest? Przecież... A to... Nie, to jest... To na pewno musi być tutaj. A to... O! Teraz!
Teraz jest git. Teraz jest git. No. Idealnie. Tweezers? Na chuj mi, kurwa. Na co mi te takie ten? Ale jebnie. No, gigabangier. Mam ten odpalony? Mam. Dobra, wyłącz mi Song Request. Chciałem zobaczyć, czy Song Request działa. Działa. Fuck them. Dobra, idziemy tam. Normalnie Song Requestik działa. Oj, kurwa, nie strasz mnie. Dobra, siema. Wsadzam ci, kurwa. Tweezers do ryja. A moment. Właśnie, o ryju mowa. Bo ona tutaj ma ten. Nie wiem, czy widzicie, ale ona ma taką śmieszną ten. O! O właśnie, kurwa. Pyska żeśmy nie otworzyli. A w nim jest? A i po to były potrzebne tweezers. O kurwa. Małpki. O proszę. Dobra, teraz... Jak się wywoływało film? Musimy ten film, wiecie, you know. A może tu jest gdzieś taka, ta kurwa? Jak to się mówi? Kamera? Minąłem gdzieś kamerę, czy nie? Żeby ten film do czegoś zapakować. Minąłem, czy nie? Bo nie pamiętam. Chyba nie, kurwa. Na chuja tą biegnę. Monka W? Dlaczego Monka W? O, siema Mija. Dobrze, musimy się wrócić. Tak, chyba do tego pierwszego pomieszczenia, gdzie byliśmy. Tam chyba coś było. Ale i Tonowi się wpierdala na łeb, ta laleczka śmieszna. O, i tu go ładujemy. Nasza szczęśliwa rodzinka. Najlepszy przyjaciel Rose jest jej kurwa przyjacielem, Cox. Lubi bardzo ten... Wiecie, takie historyjki o... No wiecie, no. No dobra. I co, pakujemy to do środka. A, o kurwa, i widzicie to? Na pierwszej taśmie jest Rose. Dobra, rozumiem. Musimy poukładać taśmy po kolei. Taka jest moja, tylko... O. I teraz musimy poukładać taśmy po kolei. No to tak. Rose best friend. To co, że małpka jest best friend? Że małonkę? No to jest chyba najlepszy przyjaciel, co nie? Że małpka. O. I potem... Bardzo lubi Fairy Tail. No to Fairy Tail to jest ta książka z pierwszego, z samego początku. Potem... The most important thing... In the world to us, no to chyba będzie sama Rose. Potem będzie wedding gift from grandpa. Czyli ten chyba taki prezencik śmieszny. O, ciach. Połyska. No to idziemy tam. Prosta piłka. Wolę lalki, kurwa, przerażające. Łosie chuj. Daj mi te nożyczki. Scissors. Wrócę się tam, skąd przyszedłem, czy gdzie ja jestem? Moment. Aha, dobra, bo myślałem, że jestem w jakiejś innej lokacji znowu. Bo teraz wracamy do lalki, do bandaży. Nie odbiera. Okej. Okay. Pamiętam, że telefon był gigaważnym przedmiotem w... Przecież dopiero co chciałem odebrać.
Mia? I didn't want to lose you again. I didn't want to destroy this family. Mia, what are you talking about? I love you both so much. I had to. I had to do it. Co? Nie rozumiem. Teraz to jest jakieś dziecko, żeby pasowało idealnie. Okej. Okay. Aha, i tutaj... Tam jest Mia, tam jest Mia, tam jest Mia, tam jest Mia! Ej, ona jest tam... Widzieliście ją? Nie wiem, czy zobaczyliście, ona za szybą była. Monka, ejs! Za szybą była. Łocie kurwa, chuj. A w środeczku ma tą taką... Nie pierdź, kurwa. Jest medalion. Jakiś gwałt. A nie, jednak nie. Nieważne. Ona żyje? Nie, to chyba po prostu Ethanowi na banie jest wjeżdżana aktualnie. Na początku gry została rozstrzelana w chuj. Także... O, i to jest... To jest przypadkiem, no idziemy i tam na dole będzie ta, jak ona się nazywała, studnia, którą widzieliśmy na nagraniu. No, jeszcze się dla pewności rozejrzę po całej lokacji. Tu jest ta, co się bujała na filmiku i tutaj coś jest jeszcze. Chyba do podniesienia, tak mi przynajmniej gierka, bo nie pierdź, kurwo jebana. Chyba jednak nie ma nic do poniesienia. Wydaje mi się, że w tej części gry znaczniki... To, że coś jest czerwone, to znaczy, że po prostu coś muszę zrobić. Tak mi się wydaje. A więc... Pierdalam się tam na co. I teraz, uwaga. Jak zejdę z tej, on... Ethan się odwróci i coś będzie tam na dole. Patrz. Odwraca się i coś będzie taki... O. Breaker box key. A, coś na guzę będzie. Na odwrót. Tak, by the way. Między nami, szczerze, ten moment dla mnie jest faktycznie straszny, bo nie lubię dzieci. To jest jedyny powód, dlaczego jest straszny. Nie dlatego, że coś, tylko że są dzieci małe. Monka Giga. Siema. O, kiewka. A do czego my potrzebowaliśmy tego klucza? To jest kurwa jelito długie? Nie, to nie jest jelito, to jest chyba ten taki wąż strażacki, co nie? Kurwa! Paruniec z Wiedźmina! Kurwa, to dziecko jest! Monka Giga, Boże, jak ja nie lubię dzieci. Nie.
Nie chcę mieć dzieci. Dzieci są straszne. Krzyczą i kosztują pieniądze. Plus, wiecie dlaczego nie chciałbym... Wiecie dlaczego nie chciałbym mieć dziecka? Prosta, prosta sprawa. Nie chcę, żeby cierpiało po prostu na tym świecie, bo uważam, że ten świat jest zjebany. Mamy... bezpieczny. Kurwa... Latarka znowu... A na chuj mi ten bezpiecznik w ogóle? A mogę go wsadzić z powrotem może, żeby światło włączyć? Chuja mogę sobie wsadzić. Nie mogę. To wygląda jak te takie, wiecie, te takie polskie... Te... Wiecie, takie... Ciuszki, takie śmieszne, te... Takie folkowe chyba się na to mówi. Tak. Dziecko idzie. Spędzi mnie sutek. Moment, gdzie my jesteśmy? I co mam zrobić? To też takie ważne pytanie. Co mam zrobić, kurwa, aktualnie? Collect Rose. Nic mi to nie mówi. Tu coś tylko było. Ha, to było piętro wyżej. Wait a goddamn minute. Dzięki za hajs. Kurwa. Lodziasty, nie strasz mnie. Dziękuję bardzo. Psycha stoi. O, kurwa, tak, stoi, psycha, kurwa, nie siada. Jebane dziecko. Dzięki wielkie, lodziasty za 14 ziko, zaraz cię zapiszę. Kurwa, to się jeszcze śmieje. Może jak one szybko dorastają. Ale z ciebie kawał spetnego skurwysyna. Ale żeś podłogę opierdolił. Dzięki za hajsik. Kurwa! Dzięki wielkie. Michel, moja ulubiona streamerka. Dzięki. Też się cię... Czekaj, kto? Jak to streamerka? Jak to streamerka do chuja wafla? Prosto i te drzwi przede mną. Jak to streamerka? Dziękuję bardzo Rusin za piąteczkę. Ja tam potem was zapiszę na tablicę dla zdonaty, jak coś. Dobra. I pakujemy to. Przecież on tak szybko się nie porusza! Ja pierdolę. Monkas. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że to jest pewna forma snu. Wiecie dlaczego? Spójrzcie na tą lampę. Widzicie, co jest na tej lampie? Albo na tej lampie?
Jest to tak zwana aberracja chromatyczna. Widzicie? Jest takie coś, taki efekt takiego dziwnego 3D. Wiecie o co chodzi? Wiecie o co chodzi? Że tak jest trochę tego zielonego i niebieskiego tak dookoła. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki kurwa... jakiś sen po prostu, bo to jakby wygląda jak taka, no wiecie, wizja czy coś. O! Tutaj widzicie teraz na oknach na przykład. No są takie te, no. Don't leave. I can't let you. You're still alive. Zamknij pizdę, kurwa. All my friends murder you. TikTok. Your life's alive. Wait. Okna. Wątpię, że okna zadziałają na lalkę. Bo to już nie jest wampirzyca, czat. Te okna działały tylko na wampirzyce. Plus, ja przypominam, nie mam żadnej broni. Która mogłaby służyć do, wiecie, do rozbicia tych okien. Noża? Nic nie mam. Spoko, ale nikt nie pytał. No, właśnie tak. Ała, kurwa! Ez? Nożyczkami przez łeb? Kurwę? I gdzie ona poleciała teraz? Tutaj jest krew trochę, to chyba z niej. Wcześniej tej krwi nie było, co nie? Ta, tu jest ślad krwi, teraz tutaj. To jak ona leciała, że głową obijała o ścianę? Ty, to jest pętla, kurwa. Nie, jednak nie. Moment. Tak, pętelkę zrobiłem. Tu jest. Okej, okay, to jest typical zabieg z gier komputerowych. Do 3 razy sztuka. Gdzie ona jest teraz? Za 3 razem. Muszę ją znaleźć 3 raz. Zapewne. To jest typical zabieg po prostu w grach. Że do 3 razy musisz bossa pokonać, kurwa. Znaczy, zadać mu hita, żeby go rozjebać. Tylko pytanie, gdzie teraz jest nasz boss? Tutaj. Pulsometr? Ale ja mam spokojny puls, mam... koło 75. Stupid idiot! What are you doing to my cute friends? Ale jasno, ała, moje oczy. I zabiłem tą. It's over. O. I tu mamy... Mia. I'll make things right. Kluczyk, okej. Okay. PPG. To szybko poszedł ten fajcik. I mamy drugą część Rose, czyli zapewne... jakąś rączkę? A w naszym, nasz kluczyk jeszcze zbadajmy, o właśnie. Połączyliśmy go z czterą... So that's who was behind all this? Dobrze. That makes two. Tak, mamy już 2 części naszego dziecka. Orkcam. Mogę odzyskać mój ekwipunek? Aha, odzyskałem, okej. Okay. Okej, czyli ta część poszła dosyć szybko. Wrócimy teraz do Duke'a i sprzedam chyba te rzeczy, które mam. Tak mi się wydaje. Nie pierdź. Przestań. Wracamy do Duke'a. No, sell it masków. Siema. Spik. Normalnie dzieci. Tak, złożymy dzieciaka i polejemy go Lego. Znaczy Lego. Jak Lego go złożymy i polejemy go tym alkoholem, który przecież leczy wszystko. Tym wiecie. Przecież ta fiolka, która jest pod guzikiem control, to ona przecież wyleczy nawet pewnie raka.